witam. Przede wszystkim taki gorący temat. Teraz Michał Michalski walczy w sobotę. I jak jego przygotowania? Ciężko powiedzieć jego przygotowania. No, to jest taki poziom walki. Samo federacja o siebie mówi, 3 litery KSW, że tam nie ma człowieka, nie ma zawodnika, żeby nie był przygotowany. Kto przyjeżdża na KSW, czy to będzie Michalski, czy będą przeciwniki, czy za granicą ktoś przyjeżdża. Tam każdy na sobie jest zawsze przygotowany. Wiecie, czasami dużo się mówi o taktykach, jak to walka będzie potoczyć, jak to, i czasami to nic nie wychodzi. To lepiej zaczekać, wejść do tej klatki, zawalczyć i Bóg da siłę, żeby wygrać, bo powiem tak, że to jest ostatnia szansa zostać moim zdaniem w tej federacji, bo no nie oszukujmy się, już trzecie podejście mamy. Dwie mieliśmy bardzo pechowe, ale no to mówię, wszyscy się liczymy na tą walkę, że to muszę wygrać. Najważniejsze wszystko u Michalskiego w głowie teraz, jak nerwy opanuje pierwszą rundę. Tak naprawdę o taktykach tak naprawdę dużo się nie mówi, jak z Polakiem walczy, to wiadomo, tak, ale teraz obcokrajowcy walczy, no to mówię, jak pierwszą rundę dobrze potrzyma w tej stójce, żeby nie było te przewracanki, przede wszystkim parter. Ja się nie znam na parter, nigdy się w życiu się nie wypowiadam, się na czym się nie znam. A później to walka się pokaże, prawda? Czy brać parter, czy nie wiem, klinczować, czy dalej bok zostawić. Wiadomo, to jest, wszystko jest MMA, wszystko może każdy chwili się zdarzyć. Jesteś czasami przygotowany, czy rundy po 5, a niestety pierwsza minuta, pierwsze 30 sekund i jak to się mówi, do widzenia, prawda? Ale pojawiła się też zmiana przeciwnika. Czy to jakoś tam wpłynęło, czy to jakby kompletnie nie ma znaczenia? Nie, to jak Michał mówi, to jest MMA. On zawsze jest przygotowany na każdego przeciwnika. Skoro federacja zdecyduje na tego, czy na tamtego, nigdy nie odmawia walki. Kogo postawią, z tym walczy i zawsze był takim chłopakiem. Trochę nie oszukujmy się, no to trochę naprawdę chłopak ma pecha, no naprawdę więcej potrafi, jakoś mu tak, no mówię, jakieś mało szczęścia akurat tej federacji mu brakuje. Ale no bądźmy dobrej myśli, bo to jest chłopak, któremu stać. Ja nie mówię jakieś głupoty, że on będzie mistrzem, czy nie wiadomo jak tam zawojuje KSW, prawda, ale stać mu naprawdę na dobre walki takie, żeby został przede wszystkim w tej federacji. A później życie pokaże, walka po walce, po kolei, no to coraz, jak będzie wygrywał, no coraz lepiej będzie, bo to nie oszukujmy się, też jest psychika ludzka, tak? Raz przegrywam, drugi raz, no musisz tę twardą, tą głowę mieć, że też sobie gdzieś tam za bardzo uwierzyć, no to wiecie, no to jest jak każdy branży, no co się raz nie wychodzi, drugi raz nie wychodzi, ci zależy, a teraz przede wszystkim jest naprawdę, no gdzieś tam taki stres, tak? Już trzeci raz, Jezus Maria, no ja nie wiem, co za walka musi być tak naprawdę, żeby Michalski przegrał i zostawili go w tej federacji, tak? To musi być znowu taka walka jak z Zawadą, że po prostu wszyscy ludzie wstawali i normalnie, nie wiem, wszyscy klepali, wszyscy chwalili, żeby po prostu jest super zawodnikiem, tak? A w jakimś tam innym przypadku tam, no to wiadomo, moim zdaniem, no ciężka sytuacja jest. Warto zaznaczyć, że tam w pierwszej walce też niewiele zabrakło, te dwie rundy wygrywał. Druga walka przegrana z zawodnikiem, który teraz będzie walczył o pas, z Kaszubowskim, i teraz pytanie, czy w tej walce też będzie nastawiał się na walkę w stójce? Wiecie, Kaszubowskim tak naprawdę, całym szacunkiem do Krystiana, tak? Chyba tak ma na imię, całym szacunkiem, jest mocnym chłopakiem, dobrym zawodnikiem, tylko z nim, no mówię, no było jak było, za szybko walka się skończyła, bo tak naprawdę Michalski siedział na niego, tak, stójkę coś spróbował, uwalił Kaszubowski, Michalski obronił się i sam raz trochę cwaniactwo zabrakło odejść, bo się obronił, też trochę się zmęczył się, jak to się mówi, bo to z parteru tak lekko się nie wstaje. No i od razu głową do przodu się poleciał, Kaszubowski dobrze na twardych, na nogach twardo wstał, od razu z góry cepa i do widzenia, Michalski zamknął oczy, no. Teraz z takich bieżących tematów jest z nami Wiktoria Hańczewska. Ostatnio sukcesy, jakby mógł trener opowiedzieć więcej? No co powiedzieć o dziewczynę, która trenuje pół roku, która już jest brązowym medalistką mistrzostw Polski. To przede wszystkim, no mówię, no tu drugą walkę już wygrała z jedynym z najlepszą zawodniczką z Dolnego Śląska, a dziewczyna od lat nie była pokonana. No i co, no zdobyła
żeby pojechać na Mistrzostwo Polski. No to co, zobaczymy na to Mistrzostwo Polski. Nikt nie wierzył tak naprawdę jej tak, że ona trzyma dwoma walkami, jedzie na Mistrzostwo Polski. Pierwszą walkę bardzo ładnie wygrała, a drugą walkę już bardzo, bardzo z doświadczoną zawodniczką się spotkała w półfinale. Przegrała na punkty, gdzie tak naprawdę po walce sama ta dziewczyna podchodziła do niej i głaskała, chwaliła jej, że dziewczyną masz serce niesamowitą, że nie uwierzam, że ona ma 150 walk, w zawodowstwie ma kilka pasy, a ona no dopiero nikomu nie znana, po prostu dziewczyna, która pierwszy raz na Mistrzostwo Polski walczy, w ogóle czwartą walkę i walczy z dziewczyną, która ma 150 walk, od lat jest na ringu i jest kimś, prawda? No co powiedzieć, no to powiedzieć tylko pochwali, to jest naprawdę, no nie wiem jak to się zabrzmi, może nie talent, ale cudo przede wszystkim jest jej charakter. Ona to, mówię, jej boli coś, czy nawet na Dolnym Śląsku była liczona, to za chwilę wstała i druga przeciwniczka była liczona, tak? Jak to się mówi, nie pęka, nie załamuje się, cały czas ma tą twardą psychikę, że każdą walkę trzeba wygrać i ja powiem tak, że ja z nią w ogień. Przede wszystkim ja jestem trenerem, ale wiecie, nawet jak jej walka nie pójdzie, tak? Ja wiem, że wstydu ona nigdy mi nie przyniesie, że to serce, co ona to ma do walki, że ona to wszystko wykona. Pójdzie, wiadomo, jeszcze trochę techniki brakuje, no to co od dziewczyny wymagać? Mówię, to nie jest dziewczyna, która 5-6 lat trenuje, ma ileś walk, co od niej można wymagać? Ona aż za maksimum zrobiła, co mogła zrobić, jak na razie, co ona trenuje. A dalej mówię, no trzeba jej jakoś, powiem, promować, przede wszystkim jej jakieś walki znaleźć, bo to mówię, ona też nie ma 15 lat, tak? Też wiadomo, jest młoda dziewczyna. Ale tych, żeby dziewczyny walczyli, to nie jest, że co sobota raz w miesiącu walczyć, tylko to szukać te turnieje. Tu za dużo nie odbywa się takie turnieje o dziewczyn, żeby tu zawalczyć, samym Dolnym Śląsku. Trzeba na całą Polskę jeździć, może gdzieś też za granicę, ale mówię, to trzeba bardzo się poświęcić jej, żeby ona gdzieś tam. A tak szczerze, jakby tak, ona się trzymała za 3 lata, 4 lata, zdobyła te doświadczenia dużo, te ringowe obicia przede wszystkim w ringu, to mi się wydaje, że jej styl walki, gdzie ona się poprawi się technicznie wszystko, to jej naprawdę mogę z twardą sercem tak powiedzieć, że ona na zawodowstwo się nadaje. Bo jej styl walki, to mówię, to naprawdę kondycja niesamowita. To każdy jeden, kto z nim nawet sparuje, czy to przede wszystkim chłopaki więcej z nią sparują, to sami mówią, że to jest, no 3 minuty ona normalnie rękę, lewa, prawa, nie się nie zatrzymuje. No wiadomo, no brak techniki, bo to brak. Ale to jest kwestia czasu, prawda? Ale to mówię, to jest, wszystko jest do zrobienia. Kwestia czasu. A trenujesz dopiero od pół roku, wcześniej jakieś sporty walki były, czy to jest jakby zupełnie od początku? Nie, wcześniej trenowałam jeździectwo i z pewnych powodów nie miałam tutaj trenera i musiałam dojeżdżać do Warszawy i po prostu stało się dla mnie zbyt męczące, więc musiałam zmienić dyscyplinę i zawsze tak naprawdę boks mnie w jakiś sposób inspirował i zdecydowałam się na boks. Pół roku temu zaczęłam trenować z Tarielem, no 8 miesięcy można powiedzieć. Czy już wcześniej było w planach rozpoczęcie treningów bokserskich? Tak. Tak, ja trenowałam jakiś czas, parę tygodni u takiego trenera personalnego, typowo rekreacyjne treningi takie komercyjne i on, można powiedzieć, mi tak zaraził też tym boksem i wtedy zdecydowałam, że chciałabym bardziej profesjonalnie i chciałabym walczyć, brać udział w zawodach i wtedy właśnie trafiłam do Tariela. A nie żałujesz, że tak późno? No oczywiście, że żałuję, że tak późno. Oczywiście, że idealny start byłby, gdybym zaczynała w wieku 15 lat, jak większość dziewczyn, które obecnie są na wysokim poziomie, czy są w kadrze narodowej. No ale to też nie znaczy, że jestem skreślona, bo są też zawodniczki, które zaczynały w późniejszym wieku, jak na przykład znana Ewa Piątkowska. Także to na pewno ja wierzę, że ciężką pracą da się jednak osiągnąć dużo, także myślę, że przede wszystkim ta ciężka praca i to da się nadrobić, a ja akurat uprawiałam inny sport i nie miałam możliwości, to nie jest też przypadek, że zaczęłam uprawiać boks tak późno, bo uprawiałam inny sport, inną dyscyplinę i tak wyszło, że w takim wieku 18 lat, 19 zaczęłam uprawiać boks. A trenowałaś wcześniej jeździectwo. Tak. Uważasz, że jakieś elementy z treningu jeździectwa mogą ci pomóc w przygotowaniu bokserskim, motoryczne?
Motoryczne, myślę, że może motorycznie, fizycznie mniej, ale na pewno psychicznie myślę, że to obycie z zawodami. Ja startowałam, zaczęłam startować w wieku 12 lat na zawodach regularnie, na międzynarodowych, na Mistrzostwach Europy, więc na pewno to obycie z zawodami, ze stresem, może być, że to jest zupełnie co innego, wyjść na ring i walczyć z przeciwnikiem twarz w twarz, podjąć walkę, a co innego na koniu wykonywać jakieś tam elementy na czworoboku, tak jak ja to robiłam, ale no stres jest, stres przed publicznością, stres przed wynikiem, chęć wygranej, adrenalina, to wszystko miałam od najmłodszych lat i myślę, że nauczyłam radzić sobie z tym stresem i to na pewno mi w boksie też pomaga, obycie z takimi zawodami, ze startami. A jakie są twoje plany na przyszłość, jeśli chodzi o boks? Masz już sprecyzowane? No to oczywiście, no jak każdy sportowiec marzy o olimpiadzie. Może w moich ustach teraz to brzmi trochę niedorzecznie, ale no wiadomo, zawsze trzeba marzyć. No i teraz stawiam sobie małe cele, wiadomo. Dopiero zaczynam starty, no ale gdzieś tam z tyłu głowy właśnie jest też marzenie o zawodostwie. Na pewno chciałabym sobie, jak wszystko będzie dobrze szło, a jestem pewna, że będzie, to chciałabym no o zawodostwie również myślę, no chciałabym jednak łączyć swoją przyszłość z boksem. Pozostaje tylko życzyć powodzenia i trzymam kciuki. Takie pytanie jeszcze o zawodniczkę Barbarę Nalepkę. Wiem, że teraz przed nią ważny start. Na jakim poziomie teraz są jej przygotowania, na jakim etapie? Znaczy, powiem tak, że z Baszą ja bardzo dobrze żyję, ale więcej tak naprawdę jej sukcesy to jest do pana trenera Tomasza Skrzypka, więcej pan Tomek jej ćwiczy. Jest przede wszystkim pan Skrzypek, jest po prostu legendarnym trenerem i nigdy bym w życiu nie powiedział do Basi, że nie chodź tam albo do mnie przyjść. Ja mówię, na narożniku jak trzeba, jakiś naprawdę poważny zawód jest, jak na DSF byliśmy razem, to razem jesteśmy z panem Tomkiem, po prostu jesteśmy na narożnik, prawda? A nikt tam więcej chodzi z tego względu, że no, nie oszukujmy się, ona nie jest typowa bokserka, tylko jest kickbokserką, tak? W tej chwili K1 kickboksie walczy i przede wszystkim no to pan Tomasz to jest wielki trener, gdzie jest kopnięcie, gdzie jest kolano, no jest przede wszystkim trenerem kadry. No to nie oszukujmy się, więcej ma znajomości, więcej ma tego. Jak ja mam w boksie, że gdzieś mogę zadzwonić, coś powiem tak ogarnąć, coś się dogadać, żeby Wiktoria stoczyła jakąś walkę z kimś, tak? No to wiadomo, że trener Skrzypek to szybko to wszystko zrobi tak jak trzeba i no co, no wasze życie jak najlepiej. Dzisiaj też było od rana na trening, tylko mówię, więcej tam trenuję, ja się cieszę, że tam naprawdę trenuję, bo to ja z każdego sukcesu się cieszę. Teraz też Puchar Świata zdobyła. Też bardzo się cieszę, nie musi być u mnie, tak powiem, że codziennie na sali, żeby ja jej sukcesy przyjął na klatę, bo to Tarja Zandukeli ćwiczy, przychodzi kiedy chce, ja jestem dla niej otwarty, ale mówię, więcej sukcesy do pana trenera Skrzypka, ja się cieszę, zawsze jej pomogę, co mogę i mówię, jak ona się zgłosi, ja zawsze z miłą chęcią, z otwartym sercem przyjmuję i pracuję z nią, prawda? Takie pytanie, taka ciekawostka, jakie są główne różnice, jeśli chodzi o boks w kickboxingu, a ten stricte boks? Ja ci powiem tak, że tam są miniserii, trenerzy tam inaczej tego uczą, bo tam jest jeden, dwa, trzy ciosy i od razu jest kopnięcie, prawda? Na przykład tam na nogach więcej stoją, tak? A czasami się spotykasz z takim zawodniczką, że czy zawodnikiem, że się nie stoi, to się rusza. Tam jest, każdy jest przyzwyczajony, jeden, dwa, trzy kolano, jeden, dwa, trzy low kick albo high kick, tak? Jest inny rytm walki, a ja te serie to potrafię po prostu przedłużyć, gdzie te kickboxerzy, niektórzy tego nie mają, bo to jest inny styl, tak? Obronisz kopnięcie, od razu dajesz kopnięcie, tak? Jest inaczej, ja przedłużam, jak, no mówię, no, ja jak więcej pracuję ze mną, no to przedłużają te nogi, przede wszystkim nogi, chodzenia na nogach, ja nie mówię o kopnięciach, bo ja kopnięcia nie uczę. Ja jedyny, kogo mogę tarczę kickbokserską trzymać, to jest tylko Wiergi Jędrzejczyk i Tomasz Makowski. W resztach to ja się nie trzymam, ja nie wywożę z tego sportu i nie chcę udawać, kim nie jestem, prawda? Na czym się znam, na tym się znam. A jak ktoś mi poprosi, który naprawdę umie kickbokserską tarczę też dobrze zrobić, no to zrobię, tak? Ale to ja muszę widzieć, że ktoś po prostu tego potrzebuje i chce, ale sam nigdy nikomu nie proponuję, bo ja mówię, ja znam na swoim fachu i nie udaję, kim nie jestem i kim nie byłem, no. Jest taki teraz gorący temat, Wergi Gym właśnie. Mógł pan więcej odpowiedzieć o tym? No jak nie mogę powiedzieć, skoro teraz też dzisiaj wieczorem jadę tam na trening, no powiem tak, dopiero ten gym jest otwarty, tak, dopiero co drugi tydzień, a powiem, że
no, jeszcze nie jest taki sezon, no już ludzi mamy, no ktoś, nieraz słyszałem, że a to jest daleko, że obok Wrocławia, tak, w Smolcu jest, od razu to nie jest centrum ani nic, ale wszystko ma swoje plusy i minusy. Ja powiem, że już kilka osób przyjeżdżają, no właśnie poza Wrocławiem, gdzie z tych wiosek, tak, tych małych miejscowości, a że jakby dla nich to jest dużo czasu, jakby w środku do Wrocławia gdzieś podjechać, prawda, bo na obrzeżach Wrocławia też mieszkają ludzi. No powiem, że naprawdę jest super. Ja tam czuję jak się w domu, nie mam żadnych tam w ogóle problemów jakichś tam. Jakby, no ja tam super się czuję. To się rozwija. Ja na razie tak naprawdę powoli, krok po kroku zaczynamy, tak. No ja mówię, żadna reklama tego nie zrobi, sama reklama jesteś ty w tym sensie, jak prowadzisz trening i przede wszystkim jak ludzi jeden drugiemu się poleci. To możesz robić te reklamy, nie wiadomo co, ale jak się każdy jeden się przekona, jeden mu powie, drugi powie, to wszystko jest kwestia czasu. Teraz wiadomo, jest taki okres letni, wiadomo, to się wszystko jest taki, wiecie, latem to dużo osób lubi piwo pić i na spacery chodzić, niż na sali ćwiczyć, nie oszukujmy się, nie? Później to przychodzi taki sezon, ale mówię, że to się rozkręci. To jest mała sala, przede wszystkim to powiem, że to jest taka sala VIP, trochę inna, bo tam na grupach może być tylko 10 osób, najwięcej, maksimum. Tam nie pozwalamy, jak w innych salach, gdzie ja nawet pozwalam, że czasami jest 30 osób, tak, jest 25, no różnie bywa. Tam jest wpisane, że tyle osób chodzi, może być 7, ale wpisane jest 10, chyba że inną grupę otworzymy, prawda? Ale więcej osób nie może po prostu być. No jest naprawdę inaczej, bo jak i mniej osób, nie oszukujmy się, trener też ma więcej czasu komuś coś poprawić, powiedzieć, pokazać, tak? A jest inaczej, jak jest 30 osób, no nie oszukujmy się, no dla każdego nie będziesz, no to jest grupowy trening i inaczej trochę się prowadzi, no dla wielu osób, no nie będziesz tym ojcem chrzestnym, bo że każdego wszystkiego się nauczysz, bo to się nie da rady, nie oszukujmy się. A teraz pytanie, jak chodzi o zainteresowanie u Pana w klubie, bo wspominaliśmy tutaj o sukcesach Wiktorii, a dużo zawodników uczęszcza od Pana na treningi, jakby przygotowuje Pan do startu dużo zawodników teraz, w najbliższym czasie? Na Ciuvergi Gym? Chodzi mi o Pana klub. Aha, to u mnie w ogóle to tak, ja cały czas mam zawodników na maj, też teraz trener też Michał Michalskiego, Mateusz Dubowicz organizuje swoją galę, tak powiem, gdzie on jest jeden z organizatorów. No to Kożorzemski też ode mnie będzie walczył, Kacper Kożorzemski, od lat z nim pracuje. Tylko ten mój zawodnik, ale z Rio to dużo chłopaków będą walczyć, tak? To też nie jest tak, że ktoś jest z Rio, każdy do mnie przychodzi na trening. Ja mówię, ja jestem indywidualnie, ćwiczę w swoim klubie i prowadzę Uwergiego, a jak ktoś ma zainteresowania poćwiczyć z Tarelem Zandukieli, no się zgłasza, no to wiadomo, że ja wykonuję swoją pracę, prawda? Też nieraz było tak, że nie jeden raz miałem, no kilka razy mi się trafiło, że naprawdę taki duży nazwiska bym powiedział, że poćwiczyli u mnie, tak, byli na kilka treningach i później na przykład nie przyszli, tak, ale no, to jest życie, to nie jest tak, że każdy jeden przyjdzie i wiecie, będzie mu pasował trenera Zandukieli treningi, no, każdy ma swoje podejście, jeden jest taki, drugi jest taki, no to do tego trzeba się dorosnąć, ja jestem do tego dorosły, wiecie, no, jeden wybierze cię jako trenera, a drugi cię nie wybierze, a cię w ogóle zapomni, że byłeś jego trenerem, to jest życie, ja już mówię, kiedyś płakałem, teraz się uśmiechał, doświadczenia proste. Współpracuje Pan z zawodnikami MMA, jak ocenia Pan ich pod kątem umiejętności bokserskich? Przede wszystkim, no mówię, jak mam swój 5 minut, jak walka z Zawadą, no to Michalski to dużo pokazał, prawda, aż za dużo bym powiedział. No teraz, no mówię, z Kaszubowskim to walka jak walka i teraz liczymy na tą walkę, że może też się uda. To jest, tak szczerze mówiąc, to najważniejsze, żeby chłopak wygrał. To już czy wygra w stójce, czy w parterze wygra, czy to nie jest konkurencja, no, to jest MMA, to jest wszystko powiedzone po prostu, to wszystko może się zdarzyć, a jak wygrasz, jak to się mówi, lepiej brzydko wygrać niż ładnie przegrać, tak? No, trzeba po prostu w tej chwili wygrać, a walka wszystko pokaże, ja mogę się chwalić, ja mogę to ten, ale to jest bez sensu, lepiej po prostu wszystko na własne oczy zobaczyć. A jak ocenił Pan teraz poziom zainteresowania boksem, bo wiemy, że w ostatnim czasie jakby MMA zyskuje na popularności, jak to się ma w przypadku boksu? Wiecie, ja powiem tak, MMA wiadomo, że przerasta teraz zainteresowany, a ja nawet ostatnio byłem w Rio Grappling u Mateusza Dubowicza na sali, gdzie chłopaki ćwiczą i naprawdę, no dużo zawodowców tam jest, tak? A boks przede wszystkim
boks gdzieś tam stracił te wartości, prawda? Powiem też czemu, no też nie ma na boks za dużo finansy. Nie ma od lat amatorskich tak naprawdę medal olimpijski. Gdzieś tam po tylu latach, przy ostatnim 92 wielki kolega i wielkim szacunkiem historyczny zawodnik, tak? Wojtka Bartnika, tak? Poza tym, no byli teraz chłopaki, chyba dwóch było na ostatnim olimpiadzie, ale nic nie zdobili. To mówię, gdzieś tam te zainteresowania zgasło, a MMA, przede wszystkim ten KSW, tak jest już rozkręcony medialnie, sami mają już takich samych gwiazd, że nie ukrywamy się, no w Polsce to masz kilka, trzech, czterech osób takich naprawdę znanych, tak, naprawdę światowym poziomie, kto walczy tam, walczy Wodarczyk, Główka walczy, tak, Kowacki, walczy Mateusz Masternak, tak, nie chcę kogoś tam jeszcze zagapić, jeszcze jest tam kilka dobrych chłopaków, co naprawdę takim światowych poziomie walczą. No, reszta to mówię, no nie ma aż takich gwiazd. Już nie mówię o wielkiego Tomasza Adamka, tak, już swoje lata ma, już swoje co mógł, to zrobił. Jest naprawdę, całe życie był kozakiem i taki został, czy wygrał, czy przegrał ostatnią walkę, to już to nie ma co wagi zwracać, bo już to swoje zrobił, prawda? A teraz, aha, przede wszystkim Sulenski, tak. No to jest naprawdę, to jest sztuka, to jest super chłopak, tak? No, pokazuje super walki, wszyscy go chcą oglądać. Sympatyczny, nie cwaniakuje, nie buraczy, nie wiadomo kim nie jest, jak walczy i z kim walczy. No pokazał ostatnią walkę, wygrał. Super, no i trzeba go kibicować jak najbardziej. Takich właśnie w Polsce bokserów potrzebujemy, żeby ten poziom, gdzieś tam to jest więcej zainteresowania do boksu, trochę do przodu znowu poszło, ale to zawsze tak jest w ogóle, no jeden musi być lider, żeby za tym liderem szli, tak, ludzi, tak, czyli to jest na sale, czy w pracy, no ktoś musi być liderem i za nim idą ludzi, no. Czasami jak wszyscy są na jednym poziomie, to ciężko jest tak krok do przodu zrobić, tak, a jeden drugiego się rozkręca, no tak samo jak ja ćwiczyłem, jest jednym mistrzem świata obok, tak? Nigdy nie byłem mistrzem świata, nigdy pasy nie zdobyłem, chyba że poszedłem w sklepie i kupiłem ładny pasek, tak? I na siebie założyłem, tak? Nie oszukujmy się. Chociaż miałem wiele marzeń, ale w życiu, no, różnie to bywa. Ja mówię, medal olimpijski nie zdobyłem, chociaż zawsze marzyłem i nie jednego olimpijczyka czy medalista pokonałem. Ale mój medal mi Bóg dał, że mam moje dwie olimpijskie medale, to są moje dzieci przede wszystkim na świecie i ja z tego się cieszę i kocham co robię ja przede wszystkim, tak? Ja jestem zadowolony z życia, różnie mogło być, ale jedno słowo wszystko skreśla, samo życie. To moje kolejne pytanie, bo od pana zawodowej walki ostatnio minęło 9 lat, czy nie brakuje tej rywalizacji? Wiesz co, ja przez kilka lat jak stoczyłem ostatnią walkę, to płakałem. Płakałem, przepłakałem, już te, jak to się mówi, możemy teraz się śmiać, gorzki żale. No to wyobraźcie sobie, no ja od 6 roku życia walczyłem, tak? W wieku 26-25 lat tak naprawdę wcześniej skończyłem tą zawodową karierę. Ale nie chcę o nikogo tam, że a jakby było tak, a jakby było tak, bo ja mówię, że już dużo napłakałem sobie w życiu, już serce nieraz mi piękło i moja psychika padała, wstawałem w życiu i nie chcę do tego wracać. Było, minęło, mi nie chcę. To naprawdę, to teraz ostatnio nawet ja, trener, żeby po prostu Michalskiemu pomóc, nawet na kilka rund szedłem, tak? No to mi to ani się nie zachwyca, że ja muszę dalej sparować i coś. I nawet się, tak się śmialiśmy z Michałem, że no nie wypada trener i zawodnik. To nie chodzi o to, czy on lepszy, czy ja. Nie, to jest po prostu, no nie wypada. Wiecie, on zawodowiec, ja zawodowiec. Nie lubimy głaskania na ringu, tylko idziemy całą parą i co się da, co się będzie, tak? Walka to walka, no to ja też nigdy nie lubiłem, a ty lekko taki, no po prostu chodzisz, swoją pracę wykonujesz, ale ja sam wiem, że przede wszystkim w pewnych rzeczach już zdrowia nie pozwala, nie oszukujmy się, ja mam kondycyjne 24 godziny, ja mogę tarczę trzymać, to jest moja praca, tak? Już tyle lat, już tak naprawdę na poziomie, tak, ani sparuję, ani ćwiczę, jakieś małe sztangi dla siebie, dla zdrowia zrobię i ja cały dzień jestem na sali, ja muszę mieć to zdrowie, żeby jakoś to udźwignąć, prawda, bo tyle ludzi na treningu, no to czasami to mówią, po co do domu wracasz, lepiej już łóżko tu rozciel i śpi, bo to zaraz muszę o 7 rano być na sali. Dobra, dziękuję bardzo w takim razie, pozostaje życzyć zdrowia i powodzenia, dalszych sukcesów, dziękuję. Dziękuję ślicznie, dziękuję, że zwracacie zawsze na nas uwagi. Teraz trzymajcie kciuki, bo w sobotę
sobotę, żeby po prostu było karnała, żeby nam się udało, żeby cały Wrocław, wszyscy się cieszyli za cukra Michała Michalskiego. Trzymajcie kciuki wszyscy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzięki.